Cześć, witam serdecznie, z tej strony Arkadiusz Arkadikus Woźniak. Dzięki, że mnie nie ukrzyżowaliście za brak odcinka w zeszłym tygodniu, sprzęt już jest, jakby ktoś pytał, taki sam, ale sprawny, więc lecimy, odcinek numer 32, start! Zaczynamy od informacji o dacie premiery No Man's Sky, a ta zaplanowana została na 21 czerwca w Stanach i 24 czerwca w pozostałych krajach. Razi trochę cena, bo w dystrybucji cyfrowej, czy to na GOG-u, czy na Steamie, gra ma kosztować 60 euro, co daje nam około 250 zł. Nie mało, a tym bardziej to dziwi, że ma to być wersja cyfrowa. Jest jeszcze wersja kolekcjonerska, która ma zawierać ręcznie malowany model statku w skali 1:35, przypinkę podróżnika, naklejki i dioramę. Kolekcja ma być wyceniona na $150. PlayStation jeszcze otrzyma też inne wydanie, standardowe i specjalne, gdzie specjalne zawierać będzie steelbooka, artbooka, komiks, bonusy w grze i tło dla playki. To wycenione zostało na $80. Póki co też nie wiadomo, czy w Polsce No Man's Sky zostanie wydane w wersji pudełkowej. Jeśli nie, no to gnore. Ja sobie poczekam. Coraz bliżej premiera Uncharted 4, więc Hype Train rusza ze stacji początkowej, co zaowocowało wydaniem filmu Making of Uncharted, w którym twórcy, czyli Naughty Dog również z aktorami, opowiadają zza kulis o pracy nad najnowszym, nie tylko zresztą tytułem. Pełny materiał znajdziecie w opisie filmu. A skoro tak często pada póki co słowo premiera, no to czas na kolejną datę. Otóż 24 maja na rynek trafi Blizzardowy Overwatch. Przy okazji też poznana została data premiery, która rozpocznie się niecałe 3 albo 3 tygodnie wcześniej. A dokładnie albo 3 albo 5 maja. Różne serwisy podają. Blizzard też wreszcie rozwiązał problem, jakim były punkty doświadczenia. Czy mają wpływać na statystyki i czy nie zepsuje to, aby przypadkiem rozgrywki? Blizzard zgrabnie z problemu wybrnęło, decydując się na to, że expa wydawać będziemy mogli tylko i wyłącznie na kosmetykę postaci, czyli stroje, ozdobniki i tym podobne. Teraz nieco o polskich produkcjach. Jeśli nic nie mówi wam tytuł Inner Chains, to w sumie się nie dziwię, sam usłyszałem o tym niedawno. Jest to produkcja polskiego studia Telepath 3. Ma to być strzelanina w dość mrocznych, nieco horrorowatych klimatach, w której to właśnie świat jest naszym największym wrogiem. O fabule póki co wiadomo jedynie tyle, że wcielamy się w bohatera, który chce dotrzeć do Last Hope, czyli ostatniej nadziei, by móc wreszcie żyć w spokoju, ale nie będzie to wyprawa prosta. Więcej o tym przeczytacie na Kickstarterze, gdzie zbierana jest bardzo niska kwota, zaledwie $10,000, co powinno zostać uzbierane raczej bez problemu, zważywszy na to, że w momencie pisania tego tekstu do celu brakuje zaledwie $550, a pozostało jeszcze 25 dni. Jeśli chcecie wesprzeć, zajrzyjcie do opisu, gdzie znajdziecie link do Kickstartera. A teraz z czystą przyjemnością i szczyptą nostalgii wracam do kolejnej polskiej produkcji, jaką jest Kopanito All-Star Soccer League, o której wspominałem w jednym z pierwszych odcinków, a konkretnie 8, kiedy to gra ta wylądowała dopiero na Steam Greenlight. Dlaczego do niej wracam? Bo według twórców gra jest już niemal na ukończeniu, a jest na co czekać, bo opinie na Steam Greenlight i pozostałych serwisach są bardzo, bardzo pozytywne. Twórcy jeszcze zbierają kasę na serwisie Wspieram To, a uzbierać chcą 25 tysięcy, które przeznaczone będzie na zaimplementowanie rozgrywki online. I wydaje mi się, że to Kopanito bardzo, bardzo się przyda i będzie największym smaczkiem tej gry. Link do zbiórki znajdziecie oczywiście pod filmem. Przykra wiadomość dla tych, którzy czekali na Fable Legends. Microsoft totalnie z zaskoczenia, bez ostrzeżenia, anulowało tę produkcję i rozwiązało Lionhead Studios, co automatycznie pogrzebało wszelkie nadzieje na jakiekolwiek produkcje z serii Fable. Totalne zaskoczenie potwierdza fakt, że kilka godzin przed publikacją komunikatu o anulowaniu projektu Community Manager z Lionhead opublikował wiadomość, że studio przyjmuje informacje od graczy, analizuje je i dużo czasu przeznacza na implementowanie tych sensownych pomysłów do gry. A na twarzy pozostaje zwyczajnie proste pytanie: what the fuck? Niemniej, jeśli złożyliście preorder, spokojnie odzyskacie pieniądze. Wyczekujcie na maila w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamknięcia projektu. Do Dying Light w ostatnim tygodniu wyszła łatka, która wprowadza nowe mapy społecznościowe do gry, a dokładnie 4. Znajdzie się coś dla fanów horroru, skakania, survivalu oraz bardzo wysokiego poziomu trudności. Jakie konkretnie mapy otrzymamy? Under the City, Climb Down, The Hunter oraz TV. Oby tak dalej, im dłużej Dying Light będzie żył, tym lepiej. We'll be right back.
A skoro o zombiakach mowa, wreszcie wiadomo, co dalej z drugą częścią Dead Island. Jak wiemy, Deep Silver radziło sobie jak radziło. Jager Development też miał do tej gry pecha, ale jak to mówią, do trzech razy sztuka i tym razem pracę nad Dead Island 2 przejął Sumo Digital, które dokładało swoją cegiełkę chociażby przy Little Big Planet 3. Co prawda, klimaty inne, ale czemu nie? Niech próbują, czekamy. Aktorzy głosowi ostatnio wybiegają troszkę naprzód i na nich teraz skupimy się w tym newsie. Po pierwsze, Ryan Alozio. Aktor głosowy z Fallouta 4 zdradził, że Bethesda zaczęła już pracę nad kolejną częścią Fallouta. Ledwo co wyszło pierwsze DLC do czwórki, a już trwają prace nad piątką. Bethesda póki co zostawiła tę sprawę bez komentarza. Długi jęzor albo za dużo baterii i chęci wrzucenia sweetfotek na Instagrama ma również Sean Fontenot, czyli głosowy Franklin z GTA V, który już jakiś czas temu niby to przypadkiem zdradził informację o nadchodzącym fabularnym DLC do piątki, ponownie wrzucił dość wymowne zdjęcie, tym razem z Christopherem Bellardem, pseudonim Young Melee, który zaś udzielał głosu głównemu protagoniście z San Andreas, CJ-owi. Sweetfocia? Raczej nie, bo otagowana jako hashtag CJ, hashtag Franklin, hashtag GTA DLC? Zdjęcie zostało usunięte, ale co się pojawiło w sieci, z sieci nie znika. Wiem coś o tym. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. I wreszcie ostatni z aktorów, tym razem bez większego poplania, zwyczajnie dobra informacja. David Hayter ponownie wcieli się w Snake'a. Skąd o tym wiemy? Z Twittera. A jakże? David Hayter wrzucił zrzut ze scenariuszem i pytaniem, jak się tutaj znalazłem? Z jednej strony informacja o powrocie Hytera oraz kontynuacji Metala cieszy, ale z drugiej jestem ciekawy, jak Metal Gear Solid będzie się prezentowało bez udziału Hideo Kojimy, a niestety sądzę, że klimat zostanie kompletnie sknocony. Obym się mylił. A skoro przed chwilą o Metal Gear Solid i Konami, niestety stało się to, co wszyscy przewidywali. Grupa tworząca fanowski remaster świetnej pierwszej części Metal Geara została zablokowana. Przez kogo? Oczywiście przez Konami. I teraz twórcy remastera mogą pożegnać się z projektem. Krążą nadzieje, że to może oznaczać, że samo studio wzięło się za remaster, ale znowu brudna zagrywka, ale Konami to Konami, niestety. Całkiem ciekawy zestaw możemy dorwać na nowym Humble Bundle. Za $7 otrzymamy Magicka 2, Dreamfall Chapters, czyli odcinkową opowieść w świecie fantasy, oraz Shadowrun, Dragonfall. A za przysłowiowego dolca dochodzi nam Oceanhorn, Monsters of Uncharted Seas, którego wielu nazywa duchowym spadkobiercą Zeldy, War Machine Tactics oraz Shadowrun Chronicles Boston Lockdown. Mnie osobiście interesuje Oceanhorn oraz Dreamfall Chapters. Za $12 zaś możecie otrzymać całkiem ciepło przyjętą strategię Grey Goo. I tym zestawem się z wami żegnam. Dzięki wielkie za cierpliwość tydzień temu i do usłyszenia za tydzień. Cześć!